Pierwsza Księga Kronik, rozdział czwarty. Synowie Judy to Peres, Hesron, Karmi, Hur i Szobal. Reajasz, syn Szobala, zrodził Jahata. Jahat zaś zrodził Ahumaja i Lachada. Taki jest rodowód radczyków. A oto synowie Hura. Etam, Jezreel, Iszma i Idbasz. A siostra ich nazywała się Haslelponi. Dalej Penuel, ojciec Gedora i Ezer, ojciec Huszy. To są synowie hura, pierworodnego Efraty, ojca Betlehema. Aschur, ojciec Tekoi, miał dwie żony Hele i Naare. Naara urodziła mu Ahuzama, Hefera, Temniego i Ahasztariego. Ci byli synami Naary. Synami zaś Helei byli Seret, Jesochar i Etnan. Koz zaś zrodził Anuba, Hasobeba i rody Aharhela syna Haruma. Lecz Jaabes był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jaabes, gdyż pomyślała, w bólu rodziłam. A Jaabes wołał do Boga Izraela tymi słowy, obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, oby ręka twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę. Kelub, brat Szuchy, zrodził Mechira, był ojcem Esztona. Eszton zrodził Betrafę, paseaha i Techinę ojca Ir-Nahasza. To są mężowie z Rechy. Synami Kenaza byli Otniel i Serajasz. Synami Otniela zaś Hatat i Meonotaj. A Meonotaj zrodził Ofrę, Serajasz zaś zrodził Joaba, ojca G. Harashima. Byli oni bowiem kowalami. Synami Kaleba, syna Jefunnego byli Ir, Ela i Naam. Synem Eli był Kenas. Synami Jechalela byli Zif, Zifa, Tiria i Azrael. Synami Ezry byli Jeter, Meret, Efer i Jalon. Jeter zrodził Miriam, Szamaja i Izbacha, Ojca Eszte moi. Żona jego Judejka urodziła Jereda, ojca Gedora, Hebera, ojca Sochy, i Jekutiela, ojca Zanoacha. Byli oni synami Biti, córki faraona, którą pojął za żonę Meret. Synami żony Chodjasza, siostry Nahama byli ojcowie Keili, Garmijczyka i Eszte moi, Mahatczyka synami Szymona byli Amnon, Rinna, Ben-Hanan Itilon, i Tilon. Synami Jiszego zaś Zohet i Benzohet. Synami Szeli, syna Judy, byli Er, ojciec Lechy, Laeda, ojciec Maryszy i rodów wytwórców bisioru Zbet, Ażbea. oraz Jokim i mężowie z Koseby. Dalej Joasz i Saraf, którzy panowali nad Moabem, a potem powrócili do Betlechem, jak mówią dawne podania. Byli oni garncarzami, a mieszkali w Netaim i Gedera. Mieszkali tam przy królu w jego służbie. Synami Symeona byli Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach i Saul. Synem jego był Szallum. Synem Szalluma... Mipsam. Synem Mipsama Mishma. Synem Mishmy był Hamuel. Synem Hamuela Zakur. Synem Zakura Shimei. Shimei miał szesnastu synów i sześć córek. Lecz jego bracia nie mieli tylu synów i wszystkie jego rody nie były tak liczne jak potomkowie Judy. Mieszkali oni w Berszebie, w Molada, w Hasarszuła, w Bilha, w Esem, w Tolat, w Betuel, w Hormie, w Syklak, w Bet Markabot, w Hasar Susim, w Bet Bire, w Sharaim. to były ich miasta aż do czasu panowania Dawida. A ich osiedlami były Etam, Ain, Rimmon, Token i Ashan pięć miast, oraz wszystkie wioski dookoła tych miast. Aż do Baal. To były ich siedziby, w których mieli swoją przynależność rodową. Meszobabzaś, Jamlek, Josza, syn Amasjasza, Joel, Jehu, syn Joszbiasza, syna Serajasza, syna Asiela, Elioenaj, Jakoba, Jeshochajasz, Asajasz, Adiel, Jesimiel, Benajasz. Ziza, syn Szyfiego, syna Allona, syna Jedajasza, syna Szymriego, syna Szemajasza. Ci imiennie tu podani byli książętami w swoich rodach i ich rodziny potężnie się rozrosły. I dotarli od wejścia do Gerar aż do wschodniej części doliny, aby szukać pastwisk dla swoich trzód. Znaleźli też bujne i dobre pastwiska, a ziemia była obszerna, spokojna i bezpieczna, gdyż poprzedni mieszkańcy należeli do Hamitów. Ci imiennie tu podani przyszli tam w czasach Hiskiasza, króla judzkiego, zniszczyli ich namioty, jak również meunijczyków, którzy się tam znaleźli, doszczętnie ich wygubili aż do dnia dzisiejszego i zajęli ich siedziby gdyż były tam pastwiska dla ich trzód. Spośród nich, to jest Symeonitów, poszło pięciuset mężów na pogórze Seir, a na ich czele Pelatiasz, Nearias, Refajasz i Uzziel, synowie Jisziego, i wytępili resztkę Amalekitów, która się uratowała i zamieszkali tam aż do dziś dnia.